Skrecz dobry, skrecz dobry. Jeszcze minuta i startujemy. O, już jest 9:50. Skrecz dobry wszystkim. Troszkę was jest, bardzo mi miło. Już widzę, że rozpoczął się proces pisania na czacie przez waszych nauczycieli. Więc witamy tutaj, tak jest, SP7, trzecia A, dzień dobry, trzecia B, tutaj pani Ewa, pani Agnieszka, tak, i trzecia A, trzecia B, i Kraków, pozdrowienia mamy od króla Kraka, wspaniale, i Poznań, 46, ale się zrobiło cudownie, nie można podróżować za bardzo, ale spotykając się z wami, czuję się, jakbym podróżował przez cały kraj, nawet Świebodzin. Jakbym S3 popędził ze Szczecina, to może bym do was dotarł. Tak myślę. Jeszcze chwila. Klasa trzecia. Absolutnie nie wiem, gdzie to jest. Kraków, więc ho, ho, ho. Szczecin macha. Cześć, Agnieszko. Dzień dobry. Więc nie muszę uciekać S3, bo też są klasy ze Szczecina. Bardzo mi miło. Dzień dobry, słuchajcie. Jeszcze mam szczęście, że zdążyłem się z wami spotkać w klasach, co mnie bardzo się cieszy. Jak sobie tam drodzy uczniowie, uczennice, drodzy chłopcy i drogie dziewczyny, które siedzicie przy ławkach, to albo też widziałem zdjęcia, że siedzicie na dywanach, albo na pufach, albo przed monitorem czy tablicą interaktywną. Dzień dobry, startujemy. Dziękuję za tonę powitań. SP137, druga B, też was witam. Pierwsza SP123, SP2 Kraków, wspaniali. Pierwsza A i jeszcze SP59, niezawodne Katowice, trzecia B. No i oczywiście dzień dobry, dzień dobry. Super klaso, druga B z SP68. Wiecie, to moja ukochana szkoła jest. No. Dobra, ze Szczecina. Dobra, słuchajcie. Zaczynamy. Scratch dobry. To teraz zrobimy tak, że ja udostępnię swój ekran, bo dzisiaj będziemy bawić się słowem, będziemy bawić się głoskami, będziemy bawić się spółgłoskami, samogłoskami i będziemy tworzyć różne historie, zdania. Sami zobaczycie i też jedną grę. SP59, druga C, też was pozdrawiam. Już udostępniam swój ekran. Wiecie, to zawsze chwilkę trwa, ale wy już jesteście wyćwiczeni w tych internetowych sposobach na udostępnienie ekranu, więc pozwolicie mi na chwilkę tutaj. Dzień dobry, pani Kamilo, dzień dobry. No i próbuję złapać naszego kota, żeby go udostępnić. Już, już, już. O, jest, świetnie. Uwaga, uwaga. Dzień dobry, Agata. Trzecia B, pierwsza C, SP68. Jak się cieszę. Zespół szkół i placówek numer 1 w Katowicach. SP7, klasa druga B ze Szczecina. Tak jest, to jest nagrywane. Naprawdę. Wszystkie te rzeczy, które powiedziałem, się nagrywają. Słuchajcie, mamy kota na ekranie. Mam nadzieję, że go widzicie. SP234, jak wspaniale. Od wspaniałej szkoły, od pani Moniki Fiuk. Bardzo się cieszę, że jesteście. Słuchajcie, dobra, już koniec powitań, bo będziemy się witać przez cały czas naszego spotkania i nic nie zrobimy. A tam dzieci, widzicie kota. Dziękuję, pani Joanno. Słuchajcie, mam kota. Mam nadzieję, że lubicie rebusy, bo uważam, że jedną ze świetnych zabaw ze słowami są rebusy. Mamy kota, to będzie część naszego rebusu, a teraz zobaczycie moje zdolności malarskie, szkicowania, skeczowania i spróbujcie odgadnąć, co to za słowo będzie ukryte za tym rebusem, który ja tutaj tworzę. Już rysuję, już powinniście widzieć tutaj. Powoli, powoli, niech tam nasza. O, dobra, spróbujmy. Co to może być? Co to może być? To nie ślimak, ponieważ mamy tutaj kot, więc musi być w tym wyrazie kot. Kot, i co to jest dalej? Jak myślicie, co to jest?
To nie kiełbasa. Nie. Czy w wyrazie kiełbasa jest słowo kot? Nie ma tego słowa. Bo to razem jest rebus. Rebus. To razem to jest rebus. Co to może być? Oj, to nie ogon. Dobra. A gdybym narysował coś takiego? Spróbuję. Może na czerwono będzie łatwiej. O. Co to może być? To nie jest ślimak. To nie jest kotwica. To nie jest. Nie jest, nie jest, nie jest. Mamy kot. Mamy wyraz kot. To na pewno, bo to jest nasz kot Scratch. On jest tutaj, na dole. A co to jest? To albo to. Starałem się jak mo. Jest! SP124. Pani Edyta Kamińska, uczniowie. Brawo! To jest kot Lina. Wiem, że nie jestem super grafikiem, ale nie trzeba być super grafikiem, żeby tworzyć rebusy. Wy też możecie tworzyć swoje rebusy. Brawo! Super! Mamy pierwszy rebus z kotem. Kot Lina. Czy macie pomysł na jakieś inne słowo, które zawiera wyraz kot i z którego można który i słowo, dla którego można stworzyć rebus z wyrazem kot? Kotlet. Okej. Co mógłbym tutaj zrobić taki plusik, prawda? Plus let. Od razu chyba ktoś tutaj głodny i czeka na drugie śniadanie. To po naszych zajęciach. Okej. Kotlet, w ten sposób. Kotwica, no pewno. Też moglibyśmy zrobić warkot, ale fajnie. Warkot, czyli tu napisalibyśmy war. Ja sprawdzam, bo chyba ktoś nie może się dostać do nas. Sprawdzam. Okej, tu mamy war, kot, kotara, ale fajnie. Tu byłoby ara, ale wy jesteście zdolni. Bardzo dobre pomysły, dokładnie. Z kotem możemy zrobić kotka, oczywiście, jakbym tutaj zrobił coś takiego. Jeszcze spróbuję jeszcze raz coś narysować. Zobaczcie. Tu mam coś takiego. Okej. Czarny. Tutaj. Tutaj. Łóżko. Tutaj mam dymek. Coś tam w środku jest. I teraz zrobię tak, że napiszę literkę K, znaczy sylabę K. I ją skreślę. To ktoś z was. To czy wiecie, co to za rebus? Ktoś z was to napisał. To jest kawa, dokładnie. Kawa. I jak tutaj mam wyraz kot. O, pięknie. Tutaj ktoś napisał kotwa. Świetnie. Więc już wiecie, jak tworzyć rebusy, prawda? Bardzo dobrze. No to nie koniec naszej przygody rebusowej. Zobaczmy sobie teraz. O, mamy słonia. Jaki macie pomysł? Jaki rebus moglibyśmy stworzyć, mając słowo słoń do wykorzystania? Świetnie, bardzo dobrze. Wy jesteście zdolni. Oczywiście, że słońce. Piękny rebus. Dokładnie tak. Tutaj plusik, mamy słoń i C. O, kalmierzyce, pozdrawiam serdecznie. Bardzo się cieszę, że jesteście. Słonina, zasłoń, ale fajne. Moglibyśmy tu wstawić jakieś zasłony albo. O, okej, okay, takie zasłony. Zasłoń. Okej, okay, zasłony, które zasłaniają. O, sak, sok, dzień dobry, zasłona, dokładnie. Świetnie, no dobra, to mam dla was gotowy rebus jeszcze. Jeden, oczywiście z kotem w roli głównej. To rebus dla was. Ciekawe, czy będziecie w stanie odgadnąć. Co tutaj się ukryło? Jakie przysłowie się ukryło? Czekamy. O, tak, Gdynia, ale zobaczmy, że z tej Gdyni wykreśliliśmy wyraz nia, znaczy sylabę nia. Tutaj. O, mistrze jesteście mistrzami. Kot Scratch się bardzo cieszy, jak widzi, że potraficie rozwiązywać rebusy, w których występuje słowo kot. Tak, gdy kota nie ma, myszy harcują. Świetnie, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Was też zachęcam do tego, że jak będziecie chcieli, to możecie stworzyć swoje własne rebusy, w których występuje słowo kot.
bo kot Scratch będzie bardzo, bardzo zadowolony. Świetnie, no dobra. Koniec z rebusami, koniec z rebusami, bo teraz przejdziemy na wyższy poziom kreatywności i zabawy słowami. Uwaga, uwaga. Zobaczcie, co tutaj mamy. Mamy jeszcze kasztan, który spadł nam z drzewa po prostu i jest jeszcze w zielonej osłonce, a ta druga rzecz to jest świetnie. Dziękuję SP80 Kraków. To jest kasztan i pomarańcza. Dokładnie. Słuchajcie, gdybyśmy mieli taką supermoc, a wy myślę macie supermoce, macie, i połączyli genetycznie kasztana i pomarańcze, to jak nazywałby się owoc, który by powstał z połączenia kasztana i pomarańczy? Jak by mógł nazywać się taki owoc? Kasztanorańcza, kaszpom, pięknie. Nagranie lekcji będzie na YouTubie, na cyfrowym dialogu. Kasztorańcza, hu, 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 kasztanopomarańcza. Gaszmaczandy kota nie ma, myszy harcują. O, ciekawie. Kaszmaraj, pomakaszta, pomarańczowy kasztan. Świetnie. Jak myślicie, jak smakowałby taki owoc? Jak smakowałby? To jest... O, coraz więcej pomysłów. Pomasztan. Świetnie. Gorzko-słodki. No, ja myślę, że smakowałby trochę pomarańczowo-orzechowo, bo jadalne kasztany... Są takie kasztany, może niektórzy z was jedli, to one mają taki trochę posmak orzecha. Dokładnie tak, dziękuję. SP Kalmierzyce, jak cudownie was czytać. Tutaj SP59 Katowice, słodko-gorzki, Mateusz, orzechowów, pomarańczowy, dokładnie. I macie wiele nowych wyrazów, nowych nazw takich owoców. Kiedyś powstanie, to będziecie już mieli gotowe nazwy. Dokładnie, no ale to nie wszystko, idziemy sobie dalej. Wiecie, takie wyrazy, których jeszcze nie było, słowa, których jeszcze nie było, które znaczą coś zupełnie nowego, których się używa w nowym znaczeniu, to są neologizmy. Jest takie słowo, neologizm, naprawdę. Może kiedyś się jeszcze z nim spotkacie. Dobra, to jeszcze zobaczcie. Teraz sobie wymyśliłem takie zadanie. Uwaga, uwaga. Gotowi na kolejne wyzwanie? Wyobraźcie sobie, że fabryka, która produkuje rowery, i fabryka, która produkuje żarówki, postanowiły razem stworzyć nowy produkt. Co one mogłyby stworzyć? Jaki produkt mógłby zostać? Jakie być może narzędzie albo urządzenie? Żyrower! To prawie brzmi jak taka żyrafa, która jeździ na rowerze. Prądnica! Świetnie! Rower świetny! Ale macie świetne pomysły! No jesteście rewelacyjni, wiecie, jesteście lepsi niż kawa. Dynamo moc, żarówkower, latarkower, żawer, ja, ledowy rower. Nie, naprawdę, bardzo wam dziękuję, ale mi normalnie dodajecie energii tymi pomysłami. Rowżar, świetne nazwy, świecący rower, dokładnie tak. Lamporower, elektrorower, ho, ho, ho. Słuchajcie, żarówka na łuk albo na kółkach, rozumiem, miała być. A rower elektryczny, oczywiście, że tak. Nocny rower, dokładnie, żeby był dobrze widoczny w nocy, żeby było bezpiecznie, żeby bezpiecznie można było się poruszać. Po prostu wasi nauczyciele piszą tak szybko na czacie, naprawdę, podziwiam. Żarówek, przepraszam. Świetnie, bardzo dużo dobrych pomysłów. Oczywiście, z żarówką, z rowerem, z pomarańczem i kasztanem też możecie stworzyć swoje rebusy, jeśli tylko będziecie chcieli. Dokładnie tak. Bardzo, bardzo dobrze. Dobra, o dobra. Kolejne zadanie. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na kolejne zadanie. O, o. Hej, hej. Przepraszam, ale już tutaj muszę uruchomić na nowo program, który właśnie postanowił się wyłączyć. W najmniej odpowiedniej chwili. Przecież. Przepraszam was chwilkę. Uruchamiam program na nowo. O, już jesteśmy. Po prostu wiecie co? Myślę, że ten rower odjechał, dlatego program się wyłączył. Ale już jesteśmy z powrotem. Uwaga, uwaga. Obserwujemy. Pewnie wiecie, co to są samogłoski, ale sobie jakie znacie samogłoski? Tam możecie odpowiadać, jakie znacie samogłoski.
A tutaj mamy litery, które są graficzną reprezentacją tych samogłosek. Proszę bardzo. Takie mam, wszystkie zapisałem, żeby nie było. O, pięknie. Ustne tutaj zapisane, świetnie. I nosowe, czyli o, to są nosowe, a pozostałe to są ustne. Doskonale, brawo dla was. Wszystko świetnie, wiecie. Dokładnie. I słuchajcie, ja dla was teraz mam takie zadanie. Wybrałem dla was, oczywiście to są duszki skreczowe, zobaczcie te literki, specjalnie tak zrobiłem. Duszki skreczowe, mamy samogłoski a, e, i, o, u. No dobra, zadanie teraz jest takie. Chciałbym, żebyście ułożyli zdanie, którym poszczególne wyrazy będą zaczynać się od tych pięknych tutaj samogłosek. OK, czyli pierwsze słowo w tym zdaniu to będzie na przykład Adam. Adam edukował Ilonę o ulach. Na przykład takie zdanie, żeby po kolei uwzględnić wszystkie tutaj zapisane litery. Po kolei. I o, ananas Ewa i Olek uwielbiają. Okej, ananasa Ewa i Olek uwielbiają. Dokładnie, już wiecie o co chodzi. To są zdania, które wymyślacie. Alejką, Ela idzie obejrzeć ule. No popatrzcie, ale z was zdolniachy. Ania i Ewa odkryły ul. Hu, hu, hu. Dobrze, dobrze. Bardzo dobrze. Jeszcze poczekamy. Ale świetne, Kamila. Agnieszka elegancko idzie oglądać ubrania. Elegancko. No. Amelia, Emu i Ola uciekły. No, uciekły. Ciekawe skąd. Ala, Ewa i Ola układają. Ciekawe, co układają. Pewnie układają zdania. Adam Englert idzie oglądać ulicę. Wspaniale, wspaniale. Bardzo dobrze. To jeszcze chwila. Ananasy Ewy idą obok ulicy. Bardzo fajnie. Oki. Świetnie, świetnie. Ananasy. Asia elektryczna i Oleg ubierają się. Ala, Emilka idą oglądać ule. Świetnie. Uwaga, to teraz zrobię zamieszanie. Jeszcze jedno zdanie. Jeszcze zrobimy się raz, ok? Jeszcze raz, bo macie taką kreatywność, że aż tutaj czuję waszą energię przez ten ekran i przez tę kamerę. Uwaga, uwaga, zamieniam. Hej, a przepraszam. Muszę zrobić tutaj taką sztuczkę. O, teraz. Jest, świetnie. Zrobimy sobie E pierwsze. A drugie, i drugie, a trzecie, u czwarte, a o drugie. Spróbujmy, zmieniamy. O, jaki aerodynamiczny estetyk imputował owalną uczoną. SP2, druga C, pani Karolino. Ja sobie to zapiszę. Naprawdę, dobrze, że ten czat się zapisuje. Mamy kolejny układ. Ja to muszę zawiesić tutaj po prostu. Wow. Ewa i Ania układają owoce. Ela i Ania ułożyły ogórki. Okręty, przepraszam. Ela i Ania uwielbiają ogórki. Ja też, kiszone ogórki, miam, miam, miam. Edward idzie autostradą ugotować obiad. Ela i Ela ugotował obiad. Ela i Ola ugotował obiad, układają ołówki, uwielbiają owoce. Czuję się w tym szybkim tempie mówienia jak jakiś sprawozdawca sportowy. Ale tak szybko piszecie. Uwolniły osę. Pięknie. No... Ja się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że taka zabawa ze słowami też wam się podoba. Układanie różnych zdań. Możecie potem dołożyć do tego jeszcze spółgłoski oczywiście. A ja tutaj zabawiłem się wokół samogłosek. Elektryk, inżynier ambitnie układa oporniki. Jesteś mistrzem, Mateusz. Ja. Nie no. Dzieci, jesteście tak kreatywne. Że ja w ogóle, no tutaj naprawdę zaraz zacznę z radości lewitować. Świetnie, bardzo. O, ja nie mogę. Rewelacja, naprawdę rewelacja, wspaniale. Dobra, idziemy dalej, ok? Kolejna aktywność, bo wiem, że lubicie, jak aktywności się zmieniają, tylko żebym znowu nie wyłączył i nie odjechał rowerem. No nie, nie odjadę rowerem. Ok, zobaczcie. Niektórzy z was się pewnie tym też bawili już u siebie w szkole, w klasie, tak zwane przykrywki, że wszystkie samogłoski reprezentowane są zawsze przez kolor czerwony. Zgadza się? A wszystkie spółgłoski, czyli te
Głoski, które nie są samogłoskami, reprezentowane są przez kolor niebieski. A tutaj mam właściwie kolor taki morski, ale jest niebieski. Głowa komuś pęka. Jak to się dzieje? Dlaczego, Joanno? Od tego wszystkiego rozumiem. Dobrze, więc to znacie, prawda? To znacie. Okej, no dużo tego wszystkiego, zgadza się. Dobrze. No dobra, słuchajcie, to jak już wiemy, że mamy kolor czerwony, który odpowiada za samogłoski, kolor niebieski, który odpowiada za spółgłoski, to teraz zastanówcie się, co ja tutaj ukryłem? Jaki wyraz tutaj ukryłem? Jaki wyraz tutaj ukryłem? Już sprawdzam, już się dzieje, już się dzieje. Widzę oko. Ala, ula, okej. Okay. Dokładnie tak. Ala, ela, eko, oko. Bardzo dużo. Dokładnie. Wszystkie wasze propozycje są jak najbardziej dobre. Zgadza się. Tutaj może być wyraz oko, bo zrobimy sobie tak, że tu będzie o, tu będzie k, tu będzie o. Może też być ula i całe mnóstwo imion, które podajecie. Ela, Ewa, Osa. Dokładnie. Bardzo dobrze. Świetnie. To jak już znacie tą zasadę, to teraz przejdziemy do kolejnego ćwiczenia z tym związanego. Uwaga, mamy tutaj grę. Niektórzy z was być może mają wydrukowane te karty, na których jest kratownica, a niektórzy nie, ale to nie szkodzi. Jeśli nie macie tych kart, to wtedy otwórzcie sobie jakiś zeszyt, w którym macie kartkę w kratkę, bo to nam bardzo się przyda i przydadzą nam się też. Tak, odpowiedzi na chwilę wyłączyłem, bo zamoderowałem, ale były wasze odpowiedzi, ja naprawdę je widziałem i czytałem. Już jest wszystko. Okej, okay, jak świetnie, pani Agnieszko, bardzo się cieszę. Więc przygotujcie sobie niebieską kredkę mazak i przygotujcie sobie czerwoną kredkę mazak albo coś innego czerwonego. To będzie potrzebne. Linki były w ogłoszeniu, to nie teraz. I wystarczy kratka, przepraszam, wystarczy kratka w kratkę. Kartka w kratkę. Kartka w kratkę wystarczy. Będzie ok. Więc mam nadzieję, że już macie z piórników te rzeczy. Ołówki, w sensie niebieskie kredki, czerwone, że to już jest. Jasne, świetne. Dobra. Naszym zadaniem będzie i waszym też stworzenie układu wyrazów na tej kratownicy. Więc ja zaczynam. Zobaczcie. Biorę sobie niebieski. Ajajaj, czekajcie. No, teraz mi to się zbuntowało. Dobra, poradzimy sobie inaczej. Zawsze sobie potrafię poradzić. Jak wy macie kredki, to ja też mam kredki. Uwaga, niebieski, biorę niebieski i tutaj koloruję tą kratkę tutaj w środku. Okej, okay. Chciałem sobie dać przykrywki, ale mi się OneNote właśnie zbuntował. Okej, okay, mamy niebieski, proszę bardzo. Mamy niebieski, pierwszy, potem drugi niebieski, tutaj. I ja tutaj ukryję słowo, jedno słowo. Tak samo jak zrobiłem to wcześniej z wyrazem oko, albo ulo, albo ela. Wy możecie zrobić to samo. Wy możecie zrobić to samo u siebie. Wybrać sobie jakieś słowo. Ja już wybrałem słowo. I tutaj jest zapisane. Mam na początku spółgłoskę, potem samogłoskę, a potem spółgłoskę. Jak myślicie? Jaki to wyraz? Ten wyraz jest bardzo związany z naszymi zajęciami. Bardzo dobrze. ZSIP1, trzecia B, dokładnie. Tutaj jest wyraz kot. Więc mamy wyraz kot. Świetnie. Mam wyraz kot. Więc pod tą niebieską, u mnie, w mojej wersji, pod tą niebieską przykrywką kryje się wyraz K. Przepraszam. Litera K tutaj, a głoska, kiedy mówię, czyli K. Tutaj mamy czerwony, czyli samogłoskę O, i tutaj mamy spółgłoskę T. Świetnie. Więc jak mam tutaj O, to chciałbym zrobić krzywkę i ułożyć kolejny wyraz,
który na tej pozycji musi mieć literkę O. Jaki wyraz w pionie mogę tutaj ułożyć? Macie pomysł? Jaki wyraz w pionie mogę tutaj ułożyć? I wy też możecie to zrobić u siebie. O, jak świetnie, dokładnie. Dziękuję bardzo za podpowiedzi. Jesteście mistrzami. To ja wybieram ten wyraz, który wymyśliliście. Okej, świetnie. Jak zrobię coś takiego? Okej. Bardzo dobrze, tu zakreślam na niebiesko. I tu jeszcze na niebiesko. A, będzie dłuższy. Zobaczcie, specjalnie będzie dłuższy, żeby można było jeszcze potem coś dołączyć, bo na tym polega zabawa, żeby stworzyć taką zakodowaną krzyżówkę, w której będą ukryte różne wyrazy. Ok. Tu mam wyraz kot. To jak myślicie, co będzie tutaj ukryte? O, pięknie! Rower! Dziękuję! Świetna odpowiedź. 124, dokładnie. Mam kot i rower, ale macie rację. Tutaj pasuje też dom i domek. Rewelacja, ponieważ to jest wasza krzyżówka i w tej waszej krzyżówce to wy możecie zakodować swoje własne wyrazy i mieć tam ukryte swoje własne głoski. Dokładnie, bo to, że czerwony to wiemy, że samogłoska, a że niebieski to spółgłoska, więc inaczej nie może być. Kula i kubek, świetne rozwiązanie. Dobra. To dam wam teraz chwilę czasu, ok? 2 minuty, ok? Nie więcej, dobra? 2 minuty, żebyście mogli jeszcze na tych swoich kratownicach ułożyć dalej swoje własne układy ze słowami, które tutaj będą ukryte w tym waszym kodzie spółgłoskowo-głoskowym, ok? Daję chwilę. Bo wiem, że zawsze potrzebujecie chwilki, minutki, dwie, żeby stworzyć coś swojego. A ja też będę tutaj tworzyć w tym czasie. Przepraszam. O, mam pomysł. Już mam pomysł. To ja też tworzę u siebie. No. Hej, hej. Proszę mi to wypełniać kolorem. O, proszę się nie buntować. O, macie kolejne pomysły. Tutaj mam. Tutaj będzie kot. Tutaj jest rower. Więc tutaj, ciekawe, co ja tutaj zapisałem. Zaczyna się od ry. Potem mamy samogłoskę i potem. O, brawo, Agnieszko, dokładnie tak. Rak. I potem dalej mogę kontynuować, że kolejny tutaj czerwony dodaję sobie. I wy też możecie sobie tam czarować u siebie swoje własne. A potem, jak macie taki układ, to możecie kogoś zapytać, żeby spróbował odgadnąć, jakie wyrazy tutaj zostały ukryte. Dokładnie. Co się kryje pod przykrywkami dla samogłosek, a co się kryje pod przykrywkami dla spółgłosek? Jest to do zrobienia, więc taka zabawa jest możliwa. Okej, ale widzę odpowiedzi tutaj. SP80 cały czas widzę. Pani Iwono, Król Mazur jest. Okej. Dobra. I zobaczcie, to były spółgłoski, samogłoski, ale w taki sam sposób możecie pobawić się z kodowaniem już z wykorzystaniem normalnie liter, bez samogłosek, bez głosek, bo ja na przykład mogę zdecydować, że kolor niebieski, tak jak tutaj, no rysuj, kolor niebieski. To zawsze, kiedy rysuję kolorem niebieskim, posługuję się, to będzie literka K. OK? Jak rysuję kolorem pomarańczowym, to będzie literka jaka? Wiecie już, wiecie dobrze. Macie rację. Tak. Dokładnie, to będzie literka O.
A kiedy rysuję kolorem zielonym, to będę miał zakodowaną literkę ty. Ok, widzicie? Mamy ty. Super. Ok, mam nadzieję, że to widać. Mamy wyraz kod. To teraz zobaczcie, jak jeszcze zrobię sobie, że kolor różowy. Różowy, dlaczego nie? Różowy. To będzie literka A. To mogę dodać sobie tutaj kolejny wyraz. Hops. Zielony, różowy i niebieski. Co to za wyraz? Zielony, różowy i niebieski. Macie rację, pionowo jest kod. Świetnie, dokładnie. I tak też możecie się bawić na swoich kratownicach czy na swoich i grając razem tymi kolorami, możecie dodawać kolory do kolejnych literek i tworzyć swoje własne mozaiki tutaj już z wyrazami, bawiąc się już literami w ten sposób. Tak, dobrze. Słuchajcie, to jest czas, żeby odwiedzić naszego przyjaciela Scratcha, prawda? Więc ja tutaj na chwilę wyłączę udostępnienie ekranu. O, widzę, że Jaś już mówi tak. Już się dzieje. Już tutaj potrzebujemy Scratcha naszego, więc dajcie chwilkę. Uwaga, uwaga. Mamy Scratcha, przychodzimy. Proszę bardzo. Ok. Zobaczcie, już powinno być widać Scratcha. Widzicie? Mój ekran widzicie. Trzecia szaleje. Dobrze, mam nadzieję, że to nie jest, że szaleją w pozytywnym słowa znaczeniu, Pani Agnieszko. Zobaczcie. To teraz zobaczcie, jaka tu się, co tutaj się wydarzy. Uwaga. Nie wiem, gdzie jest sala numer 12. Co mogę zrobić? Może zapytam kogoś o pomoc. O, kropeczki się pojawiły. A, to znaczy, że musimy w Scratchu uzupełnić ten dialog. Zobaczcie jeszcze raz i zastanówcie się, co poszczególne osoby powiedzą. Zaraz sobie to wpiszemy. Nie wiem, gdzie jest sala numer 12. Co mogę zrobić? Może zapytam kogoś o pomoc. I teraz drugi chłopak idzie. Podchodzą do siebie. Pierwsze zdanie, drugie zdanie wypowiedziane. Ok, świetnie, jest pierwsza propozycja. To ja już to robię. Uwaga, tu są kropeczki. Tu są kropeczki. Ok, więc ten pierwszy ma zapytać, czy wiesz, gdzie jest sala 12? Czy wiesz? Zobaczcie, tutaj to zapisuję, bo to jest już gotowy skrypt. Czy wiesz, gdzie jest sala 12? Świetnie, mamy to. Ok, sprawdźmy, jak to będzie wyglądało, czy nam się to udało. Nie wiem, gdzie jest sala numer 12. Co mogę zrobić? Może zapytam kogoś o pomoc. O, fajne rozwiązanie już. O, zobaczmy. Tutaj on sobie dochodzi, czy wiesz, gdzie jest sala 12? Pytanie było i odpowiada. I tutaj widzę SP 124 w Krakowie. Bardzo fajnie, chcecie pomóc. Podoba mi się bardzo ta postawa, więc jasne, też tam idę, chodź ze mną. To już to zrobimy. Przechodzę do drugiego duszka i w tym drugim duszku widzicie, są kropeczki. Są kropeczki. Są kropeczki. Wchodzę do tych kropeczek i piszę: jasne, chodź ze mną. Też tam idę, też tam idę. Świetnie, dokładnie tak. To jest link do tego projektu gotowego z kropeczkami. Jak będziecie chcieli zrobić swoje własne wersje na zajęciach komputerowych, to możecie zrobić bez problemu też swoje własne wersje. Uwaga, wchodzimy i uruchamiamy. Zobaczymy, czy udało nam się to rozwiązać. Nie wiem, co mogę zrobić. Może zapytam kogoś o pomoc. O, udało nam się. Rewelacja. Wszystko się udało. Bardzo dobrze. Dobra. To teraz jeszcze chciałem Wam pokazać jedną sztuczkę. Dobrze? Uwaga. Wchodzimy do Scratcha czystego, do naszego kota. Wchodzimy do naszego kota.
Gdzie jest kot? Niech się pojawi szybciutko. Kocie, dzisiaj rozwiązywaliśmy rebusy z tobą, więc jesteś nam potrzebny teraz. O, mamy kota, świetnie. Uwaga, w lewym dolnym rogu wyjmę coś takiego jak zamień tekst na mowę. Ok, tekst na mowę. Zobaczcie, pojawiły mi się trzy bloczki. Bloczek powiedz cześć i mogę ustawić głos na kobiecy, albo męski, albo dziecięcy. Więc niech, wcześniej byli tylko chłopcy, to teraz będzie głos kobiecy, okej? Ja w lewym dolnym rogu wybrałem sobie coś takiego, że tekst na mowę. I to są nowe klocki, które się pojawiły. Spróbujmy zrobić tak, żeby kot zapytał mnie o imię, a potem, żeby to imię powiedział, okej? Spróbujemy? Jak to zrobić? Jak to zrobić? Słuchajcie, żeby to zrobić, trzeba wejść do szuflady czujników. Tu są czujniki. I w czujnikach jest zapytaj. Cieszę się bardzo. Zapytaj, jak się nazywasz? Już gotowe. I mamy też odpowiedź, którą ja umieszczę. Ona będzie mieszkała sobie w tej szufladce z odpowiedzią. Odpowiedzią. Więc już bierzemy zieloną flagę. Zieloną flagę. Zapytaj, jak się nazywasz? I jeszcze ustawimy głos na kobiecy. I jeszcze coś zrobimy. Uwaga. Zrobimy odpowiedź. Odpowiedź. Ok. Mamy program. Zapyta nas kot, jak się nazywam. Ja wpiszę Krzysztof. Ustawi głos Scratcha na głos kobiecy. A, napisze Scratch. Super, dobra. I powie, powiedz Scratch. Czekajcie, muszę włączyć słuchawki, żebyście słyszeli, jak to będzie działało. Uwaga. Teraz odpalam program. Uwaga. Testujemy. Odpalam program. Jak się nazywasz? Krzysztof. Krzysztof. Pisałem Krzysztof. Uwaga. Krzysztof. Słyszeliście? Powiedział. Jeszcze raz zrobię głośniej. Paweł. Słyszeliście? Kot do mnie powiedział. Paweł. No to, ale on tak tylko powiedział Paweł, a chcielibyśmy, żeby powiedział coś innego, żeby powiedział cześć Paweł. Spróbujemy zrobić coś takiego, żeby powiedział cześć Paweł. Spróbujmy, ok. Do tego będziemy potrzebować tutaj takiego pomarańczowego klocka. O, będzie zmienna, będzie coś, co przechowa nam to cudownie. Pokażę wam to. Taką szufladkę, w której zmieścimy zarówno cześć, jak i moje imię. Żeby tam zmieścić cześć i moje imię, potrzebuję samogłoski. Samogłoski i ta samogłoska i mieszka sobie w wyrażeniach tutaj. O, pięknie. Mamy tutaj wyrażenia. Prawda? Jest coś takiego. Świetnie. Dobra. Więc jak to mamy? No to teraz potrzebujemy wziąć naszą odpowiedź. Czyli nasze imię i umieścić je tutaj. Mamy zmienną odpowiedź. Proszę bardzo. To będzie nasza odpowiedź. I zabieram sobie tą szufladkę i to będzie moje imię. Ok. Kamila, chcesz, żeby powiedział Kamila, tak? Dobrze. Ok. Dobra. Zmienna jest moja na odpowiedź, ale potrzebujemy, żeby jeszcze powiedział cześć, prawda? To zróbmy to. Powiedz cześć. Czekajcie. Gdzie to było? Zrobimy to prościej, bo widzę, że mógłbym zrobić to jeszcze prościej. Zróbmy to prościej. Po co zmienne? Przepraszam. Uproszczę życie nam. Nie będziemy komplikować, ok? Wpadłem teraz na pomysł, jak to zrobić prościej. Całe szczęście. Wchodzę z powrotem do tego i niech on najpierw powie cześć. Powiedz cześć. Potem poczeka bez zmiennych. Po co nam szufladki, jak możemy użyć tak? Poczeka 0,4 sekundy i wtedy powie nasze imię. Uff, udało się. Zrobiliśmy to prościej. Po co sobie komplikować? Mario, dobrze, powie. Dziękuję bardzo tym, którzy muszą. Uwaga, kończyć. Wpisuję Mario. Mario, uwaga, słuchamy.
Mario. Słyszeliście? Powiedział cześć Mario, nasz kot. Powiedział. Jeszcze zmienię tutaj jego tekst, bo on wiedział, że ma mówić po polsku, bo coś mu tam szyczy. Coś mu się tam nie udało. Więc jeszcze raz. Robimy. Start. Mario. Cześć, Mario. Ładnie powiedział. Cześć Mario. I teraz jeszcze zrobimy taką sztuczkę, że kot powie. Uwaga, odłączę. Cześć. Czekajcie. Dziękuję za spotkanie. Okej? Kod nam to powie. Proszę bardzo, uwaga. Dziękuję za spotkanie. Kod powiedział: dziękuję za spotkanie. Ja też Wam dziękuję za spotkanie. Było mi bardzo miło. Życzę Wam tony zdrowia. Wiem, że teraz będzie czas, kiedy będą zajęcia zdalne, ale my coś na pewno wymyślimy i będziemy chcieli się też z Wami spotkać, nawet jak będziecie w domu. Może się uda w ten sposób zadziałać. Więc trzymajcie się przede wszystkim zdrowo. Bardzo dziękuję. Kot mówi, że chce się jeszcze raz pożegnać. Dziękuję za spotkanie. Widzicie? Gadający kot. Takie rzeczy. Więc cieszę się, że było fajnie. Mi też było fajnie. Wasza kreatywność nie zna granic. Dobrze, że znaleźliśmy prostszy sposób, żeby nie używać zmiennych i żeby kot mógł do nas przemówić. Bo życie sobie trzeba upraszczać przecież. Życzymy zdrowia dużo Wam wszystkim. Dziękuję, dziękuję. Wyłączę nagrywanie. Bardzo